Ja sobie nazwałem te nasze dni rekolekcyjne takim tytułem roboczym: Droga Pokoju. Droga Pokoju bardzo kontrastuje z czytaniami, które nam towarzyszą w tym wielkim tygodniu. Bo czymże jest ta Droga Pokoju dla bohatera pierwszego czytania, które słyszeliśmy dzisiaj z księgi proroka Izajasza? Przecież biją go i opluwają. Czym jest droga pokoju dla autora psalmu, który stał się obcym dla braci, a hańba mu serce złamała i sił mu zabrakło i nie ma pocieszycieli? Każdy z nas, albo dobrze, będę mówił za siebie, ja bym chciał doświadczać świętego spokoju już tu na ziemi, wolności od grzechu, dyspozycyjności, by okazywać innym dobroć, życzliwość za darmo, by pomagać, by mieć serce wrażliwe. Bardzo bym chciał, ale nie doświadczam. I stąd, czytając Pismo Święte i patrząc na różnych bohaterów Pisma Świętego, zatrzymując się chociażby nad tymi czytaniami, które nam daje Wielki Tydzień, mając także potwierdzenie w swoim własnym życiu jako chrześcijanina, który się potyka o własne nogi, i mając doświadczenie jako spowiednik i kierownik duchowy, mogę powiedzieć jedno, że droga pokoju wiedzie przez teren, który jest rozorany konfliktem, jakimś pęknięciem. Droga pokoju wiedzie przez teren, który można śmiało nazwać ciemną doliną, mówiąc językiem psalmisty. Że droga pokoju, droga Pana Jezusa kończy się zmartwychwstaniem, ale do tego zmartwychwstania On idzie przez swoją własną ciemną dolinę, w której jest bity, opluwany i przybijany do krzyża. Na to wygląda, że nie ma inaczej, jak dojść do tego zmartwychwstania, tylko właśnie przez tą swoją ciemną dolinę, że droga pokoju prowadzi przez ten teren Twojego, mojego życia, w którym jest jakieś pęknięcie. Jeden z moich duchownych, miałem ich kilku takich naprawdę mistrzów duchowych, którzy, gdy człowiek ich słucha, to od razu czuje, że oni mają rację, że oni coś przeżyli, że mają naprawdę coś do powiedzenia, że to nie jest wyczytane z książki, tylko to jest ich doświadczenie. Ilekroć miał z nami konferencję z młodymi jezuitami na teologii, to rysował takie wielkie serce. I później brał mazak i w tym sercu rysował taką kropkę czarną. I mówi, każdy to ma. Droga pokoju przechodzi przez tą kropkę. Jest to takie miejsce w życiu człowieka, które dana osoba, ja chciałbym wyciąć, wyrzucić przez okno, zamazać, uznać, że tego nie ma, przykleić na to uśmiech i udawać, że wszystko gra, schować to pod dywan. Ale to jest i żyje swoim życiem i robi krecią robotę. I dopóki nie będzie uzdrowiony, dopóki tam nie będzie wpuszczony Pan, to będzie cały czas żyło swoim życiem. I dla każdego człowieka to może być co innego. Pamiętam, że ten nasz duchowny mówił, każdy ma tą kropkę. Jeśli ktoś się nie zgadza, to się mogę kłócić. Ale wszyscy, którzy tam byli, kiwali głową, że to tak jest. I patrząc na Pismo Święte, na bohaterów, o których czytamy, nie, którzy się niczym nie różnili od nas, widzimy, że oni doświadczali uzdrowienia, oni doświadczali miłosierdzia Pana Boga, oni doświadczali zbawienia, nawrócenia nie gdzie indziej, jak właśnie w tym najniższym punkcie swojego życia, w tej kropce. Mamy Dawida, o, wielki namaszczony król, który wypełniony Duchem Świętym idzie z procą i kamieniem na Goliata i go zabija. Ten sam Dawid, namaszczony król, dopuszcza się konkretnych grzechów. To są grzechy wielkiego kalibru, cudzołóstwo, a później zabójstwo. Nie swoimi rękami, ale jednak z jego rozkazu. I gdy przez proroka Natana do Dawida dochodzi, co zrobił, to ten namaszczony król, który miał w sobie Ducha Bożego, który dopuścił się grzechu, gdy sobie uświadomił, co zrobił, padł na glebę, rozdarł szaty i
zaczyna się modlić, być może pierwszy raz tak naprawdę serio i poważnie, czując, że śmierć zajrzała mu w oczy. To jest Psalm 51. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości. Zgładź moją nieprawość, bo sam tego nie zgładzę. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy, bo sam się nie obmyję. Oczyść mnie z grzechu mojego, bo sam się nie oczyszczę. Nie ma takiego mydła. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia, bo ja jestem pogrążony po czubek głowy w smutku. I Pan wysłuchał tej modlitwy. To jest modlitwa ogromnie szczera, bo jest wyciśnięta z samego dna, spod pępka egzystencji człowieka, który zdał sobie sprawę, że Chryste, Panie, nie dam rady. Już po mnie. Mam innego proroka, prorok Jonasz, no? Minimalista, chyba trochę leni też. Pan go wzywa, idź do Niniwy, wołaj o nawróceniu. A jemu się nie chce. Nie rozmawia za bardzo z Panem. Jakoś nie jest zainteresowany tą misją. I dopiero kiedy marynarze go wrzucili do morza, dla Hebrajczyków morze to jest rzeczywistość chaosu, jak ktoś tam wpadnie, to po nim. Wrzucony do morza, połknięty przez rybę, to są symboliczne sceny, które chcą pokazać, że człowiek może znaleźć się w takiej depresji, w takiej rozpaczy, że niżej się nie da. Dopiero tam, tak na serio, być może po raz pierwszy zaczyna wzywać Pana. Wysłuchaj mnie z mojego Szeolu. Mamy taką scenę w Ewangelii, ona jest moja ulubiona, bo ja się w niej odnajduję. Kiedy powtarzam, czy mówię sobie, że jestem grzesznikiem, to nie po to, żeby się wkręcać, tylko po to, żeby się urealniać. I w tej scenie się bardzo odnajduję. Co to za scena? To jest Golgota. Pan Jezus ukrzyżowany w środku, a po lewej prawej stronie wiszą złoczyńcy. O jednym z nich Kościół mówi, tradycja mówi, że był dobrym łotrem. Gdyby był dobry, to by tam nie wisiał. Jest zły, dlatego tam wisi i ma tego świadomość. I to, ta scena przedstawia sytuację człowieka, który podobnie jak Dawid, czy jak Jonasz, wie, czy jak Hiob, wie, że doszedł do granicy. I ta kropka w tym sercu wsysnęła go całkowicie. Ponadto temu złoczyńcy w oczy zagląda śmierć. I on wie, nie wiem, że za minutę odejdzie z tego świata z przegranym życiem. I patrząc na Jezusa, rozpoznaje w nim kogoś przez duże K. Rozpoznaje w nim Mesjasza. Być może po tym, bo widzi, jak Jezus przeżywa mękę. Słyszy, że Jezus się modli za oprawców. Słyszy, że Jezus nie przeklina nikogo, nie złorzeczy Ojcu, tylko się do Niego zwraca. I w tej ciemnej kropce, w tej sytuacji absolutnie beznadziejnej, można śmiało powiedzieć, że miał gorzej niż my wszyscy tutaj, poruszyło się serce, które rzuciło się w stronę Pana Jezusa. I ten biedaczek, świadomy, że wisi, bo ponosi słuszną karę. Być może gwałcił, kradł, zabijał, albo wszystko naraz. Nawet nie śmie prosić, Panie, zbaw mnie. Została w nim resztka przyzwoitości. Nie śmie prosić, zbaw mnie. Ale rozpoznawszy Mesjasza, przepiękny wers wychodzi z jego ust, umęczonych, z ust człowieka, który za chwilkę odejdzie z tego świata. Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie. I co Pan Jezus mówi? To jest obraz miłosierdzia. Pan Jezus nie mówi, takiś mądry teraz? A trzeba było źle czynić? No nie. No. On wie, że człowiek w takiej sytuacji nie potrzebuje pouczania, nie? To jest ludzkie. Ktoś coś nabroił, jest mu wstyd, a druga osoba, nie? Przychodzi i teraz cwaniakuje. A widzisz, miłosierdzie tak nie działa. Bo gdyby Pan Jezus go z tego krzyża pouczał, a ty złoczyńco, ja ci teraz powiem, przy wszystkich, to by mu pękło serce. Pan Jezus wysłuchuje prośby człowieka, który za chwilkę odejdzie z tego świata, który wyznał wiarę w Mesjasza i mówi, daje mu... Nie szkodzi, proszę się nie przejmować. I daje mu słowo obietnicy. Dziś będziesz ze mną w raju. Na jakiej podstawie? Na podstawie dobrego życia?
No nie, bo on nie miał dobrego życia na podstawie wiary. I to jest, święty Paweł o tym wielokrotnie pisze w listach. My jesteśmy zbawieni nie na podstawie własnych uczynków, bo co ja mogę zrobić, żeby się zbawić? Tylko uznać, że jestem bezbronny, że jestem podatny na moje złe skłonności, że jestem grzesznikiem, że mam w sercu kropkę. I to, co mogę zrobić, to idąc za przykładem tych dwóch proroków i tego zawodnika, Łotra, w cudzysłowie, dobrego, poprosić, żeby on na mnie wspomniał. Być może to dla kogoś jest skandalem. Jak to? Dla mnie nie jest. Dla mnie to jest dobra nowina, że ja będę święty i nieskalany, jak o tym była mowa wczoraj. Mocą wiary, że Pan tego dokona. Nie mocą własnych uczynków, bo wiem, jakie one są. I nie muszę nikogo przekonywać, ani się tym chwalić, że mam kropkę czarną w sercu, o której Pan wie, o której ja wiem. I to, co mi pozostaje, idąc za przykładem tych proroków i tego Łotra, to Panie Boże, mam kropkę w sercu. Z niej się jączy od ćwierć wieku sos kwaśny. I ja Ci nawet nie obiecuję poprawy. Proszę mi wierzyć, jak się spowiadam, to ja nie mówię i obiecuję poprawę. Powodzenia. Co ja mogę obiecać Panu Bogu? Mogę obiecać Mu, że wrócę do tych samych grzechów. Tak, to się uda. Tak jak siostra Faustyna mówiła, Panie Boże, Panie Jezu. I to jest piękne wyznanie. Panie Jezu, bez Ciebie to ja mogę tylko grzeszyć. Mi się to bardzo podoba, bo to jest prawda. Ja nie chcę wkręcać nikogo tutaj z obecnych chrześcijan. Nie chcę powiedzieć, to jest prawda o człowieku. Wielu moich znajomych by się z tym nie zgodziło. Ale to jest prawda o mnie. I ta prawda o mnie, ja ją odnajduję w Piśmie Świętym. Panie Jezu, bez Ciebie to ja mogę tylko grzeszyć. Więc ja nie jestem mocen obiecać Ci poprawę. Jaką poprawę? Ale jestem mocen, wisząc na moim krzyżu z tą kropką, z której się jączy kwas, upodobanie do grzechu. Mogę tylko Cię prosić. Wspomnij na mnie. Mogę, idąc za wzorem dzisiaj psalmu, nie, wołać: w Twojej dobroci wysłuchaj mnie. Jestem upokorzony i zawstydzony tym, na co mnie stać jako człowieka, chrześcijanina, księdza. I na bazie takiego zwracania się do Niego mogę otrzymać właśnie łaskę miłosierdzia i zbawienia za darmo. No bo czym miałbym sobie zasłużyć? Chyba tylko szczerością. Chyba tylko uczciwością przed sobą i przed Nim. Tak jak ten Łotr. Wiszę na krzyżu, bo zasłużyłem. Nie mam nic dodania Tobie, Panie Jezu. Poza tą jedną prośbą. Wspomnij na mnie. Dziś będziesz ze mną w raju. I to jest przepiękne. I moi drodzy, dwa przykłady z życia. Rudolf Hess, komendant obozów Auschwitz. Z jego rozkazu miliony osób ginęło. Nazwisko, które być może u starszych ludzi, u tych, którzy przeżyli Auschwitz, budzi konkretne poruszenia. Do niego przyszedł któregoś dnia prowincjał jezuitów, ojciec Lon, tak się nazywał, wykształcony w kolegium wiedeńskim, znający niemiecki, i przyszedł z taką troską zapytać się, bo słyszał, że źle traktuje się więźniów tutaj. Przyszedł, stanął przed komendantem, najpierw przed zwykłymi żołnierzami, na których zrobił wrażenie, i mówi: słyszałem, że tutaj źle traktujecie więźniów, to ja bardzo proszę, żebyście traktowali ich lepiej. Odesłali go do domu, to cud, że go wtedy tam nie zastrzelili. Kiedy się skończyła wojna i kiedy Rudolf Hess, zbrodniarz jak nic, wylądował w więzieniu, i gdy do niego dotarło, być może to, co dotarło do tego Łotra, śmierć zajrzała mu w oczy. Jak trwoga, to do Boga. Być może to się w nim odezwało. Poprosił o spowiednika, tego konkretnego prowincjała jezuitów, ojca Lona. I teraz, i to jest piękne w Kościele. Kościół jest matką. I gdy do matki wraca syn umurosany, zasmarkany, zabrudzony, to matka go przyjmuje. To jest doświadczenie moje. Nieraz powinienem już dostać kopniaka, gdybym kryteria ludzkie stosował w Kościele, ale dzięki Bogu, że miłosierdzie i sprawiedliwość Boża nie ma nic wspólnego z moim miłosierdziem i z moim pojmowaniem sprawiedliwości. Więc ów ksiądz przychodzi do zbrodniarza i widzi skruszone serce
I po spowiedzi ów zbrodniarz otrzymuje rozgrzeszenie. Daje się powiesić. On nie prosi o to, żeby być ocalonym, ale umiera jako człowiek, który jest pojednany z Bogiem. Skandal miłosierdzia, napisał taką książkę biskup Ryś. Gdybyśmy się kierowali naszą sprawiedliwością i naszym kryterium miłosierdzia, to byśmy połowę świata wysłali do piekła. Ale właśnie to jest piękne w Panu Bogu, że jak mówi psalmista, to są słowa z Pisma Świętego. Skruszonym sercem nie pogardzisz, Panie. Nazwisko inne, które budzi poruszenia, to jest historia, którą opowiadał mi mój przyjaciel, dominikanin, ojciec Stanisław Nowak. Uczestniczył w rekolekcjach, gdzie ksiądz biskup Guzdek, który jest kapelanem Wojska Polskiego, mówił na kazaniu o tym, że generał Wojciech Jaruzelski nawrócił się w ostatnich latach swojego życia i przyjmował sakramenty. I po mszy świętej przychodzi do zakrystii kobieta czerwona ze złości i mówi, jak ksiądz śmie w ogóle mówić o miłosierdziu, które zostało dane takiemu człowiekowi jak Jaruzelski. A ksiądz biskup wyjaśnia, pokazując Pismo Święte, pokazując, na czym polega miłosierdzie Pana Boga, które przychodzi do skruszonego serca, odpowiada na człowieka, który go woła. I mówi o tym łotrze, o tym, że Pan Jezus tam na krzyżu mu przebaczył, a ta kobieta mu przerwała i mówi, po pierwsze, to było 2000 lat temu. Po drugie, Pan Jezus był w stanie agonii, być może nie wiedział, co mówi. Gdybyśmy się kierowali naszą sprawiedliwością, to byśmy połowę świata wysłali do piekła. Ale na szczęście nie mówię ani o swoim własnym kryterium sprawiedliwości, ani o żadnej ludzkiej, tylko o ojcowskiej, która przychodzi wtedy, gdy z tego upokorzenia, z tego złamanego serca, z tego startego serca, różnymi sytuacjami, które być może nosimy w sobie i one sprawiają, że ta kropka w sercu jeszcze bardziej się jątrzy. Brak przebaczenia, jakaś krzywda, jakaś rana, na której jest tylko plaster, nie? A tam nie ma leczenia kanałowego. Jakaś skłonność do grzechu. Ktoś się zmaga z drinkowaniem, z alkoholem, ktoś się zmaga z pornografią, ktoś się zmaga z tym, z owym. W tej mojej kropce, jeśli zawołam, Pan w to wejdzie. Pan w to wejdzie. Jest jeszcze jeden wątek związany tutaj z księdzem, z Wojciechem Jaruzelskim. Otóż przez kilka lat pod jego dom przychodził człowiek, który rzucał nieczystościami w jego dom. Tak chciał ukarać, nie? Jaruzelskiego. Rzucał fekaliami w jego dom. I w tym człowieku nastąpiła jakaś przemiana. Być może doświadczył łaski nawrócenia. Zrobiło mu się wstyd tego, co robił. I przyszedł i zadzwonił do drzwi i otworzył Wojciech Jaruzelski. I ten pan mówi, to ja byłem tym, który rzucałem tymi nieczystościami. Bardzo mi wstyd i przepraszam. I Wojciech Jaruzelski się rozpłakał. Ja go nie chcę sądzić, więcej ja nie chcę nikogo sądzić, więcej ja nie chcę siebie samego sądzić. Bo gdybym siebie samego sądził, to bym się zakatował w swoich myślach. Więc nie ma nic lepszego dla nas, drodzy chrześcijanie, niż po pierwsze, wchodzimy teraz w triduum. Na końcu tego wejścia w triduum, tego przejścia przez triduum jest zmartwychwstanie. I droga pokoju, która prowadzi przez Twoją osobistą ciemną dolinę, przez Twoje osobiste skruszone serce, daj Boże, żeby było skruszone, przez Twoją osobistą tą kropę. Dla kogoś to będzie maleńka kropka, nie? Dla kogoś to będzie czarna dziura, która wsysa całą radość życia. Nie? Co to jest? Pan tam, w to miejsce chce zanurkować. Byłem raz u spowiedzi mojego przyjaciela. Mówię raz, dlatego że on mieszka daleko ode mnie, w Warszawie i spowiadam się ze swoich grzechów. I to nie z takich, że mówię brzydkie słowa. Co to za grzech? Jesteś mężczyzną, jak się wkurzysz, to powiesz soczyście. To są drobiazgi. Nie sądzę, żeby Pan Bóg robił się czerwony ze wstydu. Albo nie z takich grzechów, że zjadłeś, bo zapomniałeś kiełbasę w piątek. Grzech, który łamie życie. No to jest grzech. Z tego się warto spowiadać. Czasami ma się wrażenie, że przychodzimy do spowiedzi i mówimy wszystko, tylko nie to, co naprawdę boli. Mówimy o wszystkim, tylko nie o tej kropce. Nie? Przychodzi mężczyzna i mówi,
takim grubym głosem, jakby był drwalem. Proszę księdza, używam niecenzuralnych słów. Niech pan to nazwie po imieniu. Klnie pan jak szewc, no tak. Jest pan wulgarny, no tak. Niech pan to usłyszy. Proszę księdza, oglądam strony dla dorosłych. Ile pan ma lat? 40. Ogląda pan strony pornograficzne. No tak, niech pan to usłyszy. Żeby ten kaliber nazwać. Żeby nie przycukrować swoje grzechy. I żeby się drobiazgami nie zajmować. Proszę księdza, powiedziałam psia kość. Chryste Panie, no to jestem urażony. No nie. Przynieś do spowiedzi konkret, tą kropę. No więc tą kropą idę do mojego kolegi i mówię o swoich grzechach. I on mówi z uśmiechem, bo Panu Bogu podobają się właśnie te momenty, w których my otwieramy Mu te najgłębsze czeluście naszego życia. I on mówi to jako pokutę. To zapraszam Cię, żebyś zaczął uwielbiać Pana Boga w tym, czego w sobie nie lubisz. A ja mówię, to daj mi 10 tysięcy różańców. A on mówi, a widzisz. Nie, to nie jest proste. Ale to jest kluczowe. To gdzie ja mam się z Panem Bogiem spotkać? Tam, gdzie u mnie wszystko gra? To do lekarza idę po co? Po to, żeby się pochwalić. Panie doktorze, czekałem 7 godzin w kolejce i chcę Panu powiedzieć, że jestem zdrowy. Do widzenia. No nonsens. Do lekarza idę, gdy mnie boli. Gdzie mam się spotkać z łaską miłosierdzia? Tu, gdzie boli. W tej kropie. Ja pamiętam, kiedy spotkałem się z niektórymi z was, drodzy chrześcijanie, 7 listopada podczas Eucharystii Jedności, to skończyłem moją homilię na wersie świętego Pawła. I ja go przywołam, powtórzę, po to, żeby nam się to wtatuowało w DNA. Bo to jest szczyt dobrej nowiny. Święty Paweł w liście do Koryntian dzieli się tym, że ma grzech. Jakiś konkretny grzech, który nazywa ościeniem i mówi, że ten oścień go policzkuje. To nie jest, rozumiecie, proszę się uderzyć tak z całej siły w twarz, żeby poczuć, co ma na myśli święty Paweł. Mówi, grzech przychodzi, mnie policzkuje, czyli zawstydza mnie, ma nade mną władzę, traktuje mnie jak niewolnika. To nie jest fajne. Czytając listy Pawła czy dzieje apostolskie, widzimy, że to jest gość, który ma taką naturę kmicica. Gdy go kamienują, gdy go biczują, gdy go opluwają, gdy go szykanują, gdy go wrzucają do morza, próbują go zabić, on nie daje się zniszczyć. Za każdym razem wstaje i mówi dokładnie to samo. Głosi prawdę o zmartwychwstaniu. Poznajemy go jako gościa, który ma kręgosłup. Jest silny facet. I ja przypuszczam, że w tym takim temperamencie kmicicowym on chciałby być bardzo skutecznym apostołem i wolnym od słabości. A tu jest oścień, który go policzkuje. Proszę się tak uderzyć, żeby poczuć, nie? Co Paweł ma na myśli. Jest upokarzany. I nie mówi, Panie Jezu, zabierz ten grzech ode mnie, tylko mówi, odejdź ode mnie. Czyli jak on się musi czuć? Tak jak ty i ja. Kiedy wraca ten sam grzech? Kiedy spuszczamy głowę i nam się wydaje, że jeśli teraz Pan Jezus by przechodził tutaj o środkiem, to by nie chciał na nas spojrzeć, bo ta kropa przysłania wszystko. No właśnie nie. Panie, odejdź ode mnie. Tak się czuje człowiek, który się zmaga z jakąś słabością i grzechem. A Pan Jezus nie mówi, Paweł, wystarczy Ci mojej łaski. I tu pada to ważne zdanie. Powtórzę je i przepiękne. Moc moja chce spocząć. Chcę się wcielić w Twoją niemoc. Bo nigdzie indziej. A więc to wszystko, co w nas jest słabiutkie, nieporadne, kruche, co jest złamane, obciążone grzechem, co jest brakiem przebaczenia, co jest rozczarowaniem, cała lista, którą chcielibyśmy spalić. Nie pal tego. Nie wyrzucaj przez okno. To o to chodziło temu mojemu spowiednikowi. Zacznij Pana Boga w tym uwielbiać. To znaczy tą kropkę, to spod pępka, to coś Twoje, moje. To Panie, jeśli Twoja moc chce się wcielić nie gdzie indziej, jak w to miejsce, to proszę. I to jest dobra nowina. Chcielibyśmy to uciąć, nie? Nie da się. To nie zniknie. To będzie żyło swoim życiem. Droga pokoju prowadzi przez to miejsce. Święty Paweł nam zostawia ten wers. Nie? Moc w słabości się doskonali.
Po grecku dynamis en asteneia teleitai. Moc Boża chce spocząć w Twojej niemocy, w mojej niemocy. I nie ma nic lepszego dla chrześcijanina. Tu nie chodzi o to, żeby eksploatować poczucie winy czy wstydu. Nic z tych rzeczy. Tu chodzi o to, żeby lekarza zaprosić do swojej choroby. Czyli żeby miłosierdzie i balsam łaski zaprosić do tego czegoś, o czym ty i on wiecie, że jest. Bo zmartwychwstanie, jeśli ma się dokonać, to właśnie w tym miejscu. Nie w innym. A więc życzę wam, zanim zmartwychwstania, drodzy chrześcijanie, to najpierw wejścia jutro i pojutrze w to miejsce. Nie po to, żeby się zawstydzić i się w tego przestraszyć. Tylko po to, żeby to Panu oddać. Żeby w tym miejscu naprawdę, tak może po raz pierwszy w życiu, tak szczerze zawołać, tak jak psalmista, w Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie. Wspomnij na mnie, gdy będziesz w raju. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. Obmyj mnie z mojej winy, bo ja nie jestem w stanie. Przywróć mi radość zbawienia. To są wersy, które gdy Pan słyszy, to jest gotów zrobić nurka w tę Twoją moją kropkę. A to się zakończy zmartwychwstaniem. Amen.